po kilku latach organizowania konferencji naukowych przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w zasadzie w całym kraju, bo od Olsztyna przez Ostródę, Działdowo aż do Czerwińska dotarliście. Dokładnie. Wreszcie osiedliście u siebie. Jesteście u siebie po raz pierwszy w nowym obiekcie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, organizujecie konferencję naukową. Tak, bardzo nas to cieszy, bo po wybudowaniu nowego kompleksu muzealnego, nie tylko sali wystawowych, sal rycerskich, całego zaplecza, mamy też edukację, czyli coś, co możemy prezentować, nasz dorobek naukowy, dorobek literacki, ale także spotykać się z ludźmi historii, kultury, sztuki. Do tego służy właśnie sala konferencyjna. Wreszcie po wielu latach tułaczki muzeum ma piękną salę konferencyjną, multimedialną, profesjonalną, z pięknym dźwiękiem, z nagłośnieniem, z rzutnikiem, a więc wszystko to możemy prezentować dla wszystkich, którzy chcą brać udział w naszych konferencjach i spotkaniach naukowych. Mamy zaplecze sanitarne, zaplecze techniczne, a więc co to nas bardzo cieszy, nie musimy za przeproszeniem już nigdzie prosić, a wprost przeciwnie, możemy zapraszać. Właśnie dzisiaj, w dniu dzisiejszym organizujemy pierwszą konferencję w naszej sali, gdzie właśnie powoli już tutaj przybywają nasi goście i będziemy tutaj rozmawiali o bronioznawstwie od czasów jeszcze przedchrystusowych, że tak powiem, do naszych czasów współczesnych, a więc broń pod Grunwaldem jak najbardziej.